Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na wielki haul Lisa. Chyba największy w mojej karierze. Mam wrażenie, że jeszcze nigdy się tak nie obkupiłam w tym sklepie. Przez zupełny przypadek trafiłam do Dealsa, ponieważ byłam na spotkaniu i 800 metrów od tego spotkania była Galeria Wileńska. A ja potrzebowałam jakąś tam chemię. No i weszłam po jedną rzecz, wyszłam z całymi siatami. No to będę bardzo Wam serdecznie polecam tego Dealsa w Galerii Wileńskiej, bo jest duży, spory wybór i przesympatyczne panie. Przynajmniej ta pani, która mnie obsługiwała przy kasie, była bardzo, bardzo pomocna. Także serdecznie ją pozdrawiam. Pokażę Wam, co tam ciekawego znalazłam. Planowałam wejść do Action, ale Deals był bliżej i w sumie znalazłam tam wszystko, czego potrzebowałam, oprócz ręczników papierowych. No ale uważam, że nic tych ręczników papierowych, szczerze mówiąc, tego Action nie pobije. Bo były w Dealsie, ale były droższe i nie stwierdziłam, że to nie jest to. To nie jest ta gramatura, której ja szukam. Dobrze, zacznijmy od tego, że w Deals jest bardzo dużo halloweenowych i jesiennych rzeczy, dekoracji, mnóstwo słodyczy. Ja też Wam robiłam przegląd na Instagramie, więc serdecznie Was zapraszam, żebyście tam sobie weszli, bo na Instagramie się trochę dzieje. Oczywiście to są zupełnie inne rzeczy, które tutaj zobaczycie. Ja akurat na razie nie stawiałam na te halloweenowe rzeczy, bo stwierdziłam, że to jest ciut za wcześnie. Wiem, że już one się pojawiają w sklepach, ale jeszcze chwilę. Jednak jeżeli szukacie, to jest tam bardzo dużo różnych dyń pluszowych, takich dyń, które Wam pokazywałam zresztą z Pepko notabene. Mam taką bordowo-burgundową i one są w Dealsie. Natomiast ja się skusiłam z tych halloweenowych rzeczy na papier toaletowy, pomyślałam, że to będzie taki fajny dodatek i ta gramatura rzeczywiście spełnia moje oczekiwania. No i oczywiście zobaczcie na tą fajną szatę graficzną. Och, kolorystycznie. Co ciekawe, tam było bardzo dużo rzeczy do wyboru, do jedzenia. Oczywiście najwięcej było chyba słodyczy, mam wrażenie, ale ten makaron ryżowy kosztował 6 zł. Czy ja dobrze, poczekajcie, pamiętam, gdzie on jest? 6 zł. Słuchajcie, ja wziąłam dwie paczki, bardzo Wam serdecznie polecam w ogóle, żeby mieć makaron ryżowy u siebie, bo można zrobić taki makaron na szybko z krewetkami, jakiegoś pad thaia, jakiś taki makaron z warzywami, można dodać go do zupy pomidorowej, jest przepyszne. Ja jestem bardzo zadowolona, że go znalazłam, bo ostatnio szukałam w Biedronce i w Biedronce jest makaron ryżowy, bo był nawet chyba taki tydzień jakiś chiński, ale o smaku cytrynowym. A ja chciałam taki zwykły dla dzieci. To jest wielki news, bo jeżeli mnie oglądacie, to doskonale wiecie, że ja uwielbiam te gąbki. Nie lubiłam ich od początku, ale jeżeli śledzicie tą serię o sprzątaniu, to na pewno wiecie, jaka jest mniej więcej historia. Uważam, że one są absolutnie godne polecenia i ja ostatnio byłam w TK Maxie i kupiłam chyba za 22 zł taki zmywak, a w Dealsie są po 18 zł. Scrub Mami, Scrub Daddy jest bardzo duży wybór, więc możecie się tam wybrać. Tą gąbkę można prać w pralce, można myć ją w zmywarce, pod wpływem wody ciepłej staje się miękka, pod wpływem wody zimnej staje się twarda, nie rysuje powierzchni, no do wszystkiego, naprawdę czad. Także tam się wybierajcie. Znalazłam taki sos do pizzy, do domowej, sos pomidorowy do pizzy. Też bardzo fajna cena, w ogóle tych wszystkich sosów, makaronów, 6, 8, 10 zł max, więc no warto jest tam się wybrać. Tak będę nie po kolei szła, mam nadzieję, że się nie obrazicie, chyba takie hole są najfajniejsze, nieprzewidywalne. Do tego muszę powiedzieć, że w tym Dealsie w Galerii Wileńskiej byłam pod wrażeniem, jaka jest duża sekcja urodzinowa. Albo taka do dekoracji, oczywiście no, największe teraz są dekoracje halloweenowe i jesienne, ale była dość spora sekcja, jeżeli chodzi o urodziny, a nie widziałam w innych Dealsach tak dużego wyboru jak w tej Galerii Wileńskiej, chociaż największy wybór moim zdaniem jest wtedy. Tam to jest no, bezapelacyjnie chyba najwięcej. Każdej okazji, którą potrzebujecie, żeby tam się zaopatrzyć. Natomiast jeżeli chodzi o tego Dealsa, to ja wziąłam dwie rzeczy. Taki topper na tort, na ciasto. Fajnie to wygląda, fajne kolory, podobają mi się bardzo te kolory. No i girlanda. Taka inna, ale zobaczcie, ta girlanda nie musi być tylko urodzinowa, bo to nawet do pokoju dziecka może fajnie zagrać, do jakichś zasłonek, do łóżka, do jakichś baldachimów, do poduszek. Dziewczynki lubią takie rzeczy oczywiście, no bo chłopcy to tak może, ale to dla chłopca jak najbardziej, bym powiedziała. W Dealsie znalazłam, słuchajcie, za 7 zł, czyli za złotówkę, za sztukę, takie podkłady. No i jestem ciekawa, czy mieliście, bo ja albo to kupuję w Pepco, albo to kupuję w Action. Wtedy wydaje mi się, że te ceny są najlepsze, najbardziej atrakcyjne. To oczywiście też jest spoko, jeżeli chodzi o cenę, chociaż wydaje mi się, że w
Pepco jest 70 groszy za sztukę, a nie złotówkę, ale może się mylę, tak dokładnie nie pamiętam. Ostatnio dość często miałam z Action. Natomiast zastanawiam się, czy są jakieś miejsca, w których polecacie tańsze podkłady, no bo te podkłady, ja wymieniam klatkę świnką co 3 dni, więc one mi się bardzo szybko kończą. No ale zobaczymy, dam im szansę. Wziąłam jeszcze takie chusteczki mokre dla moich świneczek, w sumie, żeby tam przetrzeć klatkę tak na szybko. No i zobaczymy. One były najtańsze ze wszystkich tych chusteczek, ale generalnie te chusteczki kosztowały 6 zł. Te chyba 5 czy 4,50, tam te 6, jakoś tak, nie za dużo. Ta cena była przystępna. Znalazłam taki baton. Słuchajcie, o smaku ciasta marchewkowego. No i stwierdziłam, że wezmę na próbę. Ja w ogóle bardzo lubię ciasto marchewkowe, nie wiem, czy wy też. No i moje dzieci również. To jest fajna sprawa do śniadaniówki, nawet żeby to rozpakować na pół, albo tam, nie wiem, na 3, na 4 podzielić. Lub samemu zjeść takie duże. No i czekolada biała. Ja uwielbiam białą czekoladę. I w sumie znam dwie osoby, które są już poza mną takimi fankami białej czekolady jak ja. I to jest moja córka jedna i Basia. Komi Blondi, moja przyjaciółka. Ona uwielbia też białą czekoladę i się wymieniamy zawsze nowościami i smakami. A to są dwie białe czekolady z pistacjami, taka malutka. I słuchajcie, co ja tutaj znalazłam. Piesia! Głupi Donald! Kto pamięta? Myślę, że na pewno się tutaj znajdą takie osoby. Szybko mi napiszcie w komentarzach, kto pamięta te gumy i czy się wymienialiście tymi historyjkami, tymi komiksami, które były dołączone. No ja pamiętam, że to był taki szał. Zastanawiam się, czy są te komiksy tutaj jeszcze. Wiecie co? Nawet może sobie spróbujmy. Zróbmy taki test. Są! Widzę, że są, tylko to jest tak sklejone, słuchajcie. No tego nie rozerwała tylko. Ja cię kręcę. Po prostu totalnie mi się przypomina moje dzieciństwo. Te gumy Donald i Boomer. Ja, koniec świata. Uwielbiałam te gumy, te historyjki. Wymieniać się, miałam taki zeszyt i przyklejałam sobie. Przepraszam was, kochani, ale wyładowała mi się bateria. Kontynuując, Oreo. Bardzo mi się to spodobało, dlatego że jest tutaj to wszystko pakowane osobno. Jest 6 paczek, więc idealnie się sprawdza do śniadaniówki, żeby zabrać ze sobą gdzieś tam na wyjście, do pracy, czy nawet, żeby przygotować, jak dzieciaki przychodzą, żeby im rozdać. Wziąć na dwór, jeżeli ktoś jest fanem Oreo, to Oreo w Dealsie jest chyba każdy rodzaj, jaki sobie tylko potraficie wyobrazić. Ja nie jestem fanką Oreo, ale wiem, że jest mnóstwo ludzi, które kocha te słodycze. Ludwik. Wzięłam te kostki, dlatego że one kosztowały 25 zł. Całe opakowanie. Były też finish i fery. Fery były najdroższe, finish chyba kosztowały 30, ale było ich mniej. I wydaje mi się, że mogłam kiedyś mieć kostki Ludwika, ale nie sądzę, żeby dokładnie ten rodzaj. Jeżeli mieliście, dajcie znać, czy się sprawdzają. Podobno tutaj, bo zagadałam oczywiście z jedną panią przy tych kostkach, która też się zastanawiała i ona mówiła, że miała i są fajne, tylko że miała już je 3 razy pod rząd i chciałaby coś zmienić. Więc tak interesująco sobie pogadaliśmy o kostkach do zmywarki. To jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o Dealsa. Są też takie brownie z M&M'sami, brownie takie zwykłe, tylko teraz ich nie było, były takie bobeczki i brownie z M&M'sami, przepraszam właśnie, ale najfajniejsze są takie brownie zwykłe, bo można nawet je fajnie jakoś tam do deseru jakiegoś użyć albo do śniadaniówki. Ja osobiście wzięłam je, żeby właśnie mieć na jakiś wyjazd, na jakieś zajęcia, do śniadaniówek dla dzieciaków, jak gdzieś wychodzimy, jakieś konie, jakieś gimnastyki i tak dalej. I to pudełko też się przydaje, bo później można tutaj coś przechowywać. Ja osobiście w tych pudełkach z tego Dealsa, po tych ciasteczkach, po tych brownie czy po muffinkach przechowuję na przykład jakieś mazaki do dekorowania ciasteczek, jakieś posypki, jakieś takie nożyki do wycinania, bo dzieciaki uwielbiają takie różne rzeczy i to też jest bardzo dobrej cenie i na długo starcza, jest osobno opakowane i malutkie, to nie jest też takie duże, więc lubię to bardzo. Wzięłam pasatę i w sumie nigdy jeszcze z Dealsa nie wzięłam pasaty, tak samo jak ten sos do pizzy i to było w bardzo dobrej cenie, takiej konkurencyjnej, tańszej niż w Biedrze. Stwierdziłam, że dam temu szansę, wygląda dobrze, bardzo dobrze. Oczywiście, ale koniecznie mi napiszcie, bo jestem bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o szampon i odżywkę, to skusiłam się na coś takiego.
Szczerze mówiąc, jak widzę taki bardzo tani szampon i bardzo tanią odżywkę, to zawsze mam delikatne obiekcje i zastanawiam się, czy na pewno ten skład jest dobry i tak dalej. Chociaż nie wiem, są takie szampony typu Biały Jeleń, które są w dobrej cenie i naprawdę świetny skład, bardzo fajnie działają. Ja osobiście mam teraz taki szampon. Natomiast wzięłam te dwa na próbę, żeby zobaczyć. Bardzo ładnie to pachnie. Arbuzowe. I to jest szampon i odżywka. I wiecie co? To kosztowało gdzieś tak 6 zł, tak? Tak, 6 zł szampon, 6 zł odżywka. To jeszcze taka pojemność, słuchajcie, 400 ml. Naprawdę zapach jest piękny i były jeszcze inne rodzaje. Wydaje mi się, że były albo zielone, albo mango. Ładnie, naprawdę ładnie, no i jestem ciekawa też. Może mieliście, dajcie znać, bo one się wydają dość popularne. Ciasteczka, nie wiem, czy lubicie, ja lubię. I to też jest fajna sprawa do śniadaniówki. Bo można, nie wiem, 3 wsadzić do jakiegoś małego pudełeczka, pomieszać to z jakimś krakersem. No i w ogóle tak sobie podjeść. Można też z tego zrobić sernik na zimno, jako podstawę użyć tych herbatników, więc wariacji jest dość sporo. No i oczywiście żelazko w sprayu. Mi się ostatnio to żelazko w sprayu skończyło. Kupiłam ten statyczny spray do ubrań z Action i to jest po prostu dramat. To znaczy dramatem jest to opakowanie, ta aplikacja, jak mam po prostu popsute, wiecie co, no tą buteleczkę, ten atomizer popsuty, ale to jest dla mnie niezastąpione. I tak jak Wam wspominałam przy okazji tych filmików ze sprzątaniem w tej naszej serii, że to jest to najlepsze. Uważam, że ten zapach jest najpiękniejszy i one właśnie są w Dealsie, przynajmniej ja je widziałam w Dealsie, 20 zł kosztują. I widziałam także je na Allegro i teraz tam była taka promocja. Dlaczego wzięłam dwa? Dlatego, że były 4 zł taniej, jeżeli kupowało się dwa. Więc myślę, że deal bardzo spoko, na pewno taniej niż na Allegro. No najtaniej niż gdziekolwiek, kiedykolwiek i są jeszcze w Dealsie, przynajmniej w tym, w którym byłam, w Galerii Wileńskiej, żółte. Ale ja lubię najbardziej ten zapach i ten Wam polecam. To jest po prostu złoto. Naprawdę, jeżeli nie chcecie prasować, wystarczy spryskać t-shirty jakieś i już mamy gotowe. Nie musimy tego prasować. Wzięłam Domestos, bo skończył mi się ten super film prawie już na ostatnich nogach. Domestos i było bardzo dużo Domestosów w Dealsie. Niezła cena. I też były jakieś inne produkty, ale ja w sumie nawet nie wiedziałam, czy ja chcę spróbować te Dealsa, stwierdziłam, że wezmę pewniaka, Fery. W ogóle to tam był taki bardzo ciekawy produkt z Fery do zmywarki, płyn do zmywania naczyń, ale on był w takiej tubce i nie wiem, czy to było do uzupełniania, ale to było ciekawe, taki płyn do zmywarki bardziej. Dziwne takie opakowanie, w sumie mogłam zrobić zdjęcie, żeby Wam tutaj wrzucić, a te Fery były w bardzo dobrej cenie i w sumie dawno nie miałam Fery, bo ostatnio miałam te produkty z Rossmana. Tak mi się wydaje, chociaż no, wracam do tego Fery całkiem często. Natomiast zielonego jabłuszka jeszcze nie miałam, co lubicie najbardziej. Klasyk, no ale cóż ja mogę powiedzieć. Nie wiem, czy jedliście ten popcorn Werther's Original karmelowy. Jeżeli lubicie, to nie kupujcie, bo zjecie całe. No i nowość, przynajmniej dla mnie, ja nie miałam tego produktu i jak to zobaczyłam, stwierdziłam, no kto jak kto, ale ja to muszę spróbować. Płyn do czyszczenia kuchni, ja pomyślałam sobie oczywiście, że będę tym produktem czyścić również szybę prysznicową, zlew oczywiście, kuchnię, kuchenkę i mikro, piekarnik, bo też muszę posprzątać. Także jestem ciekawa, jak to działa. To też w ogóle bardzo fajnie się sprawdza dla mnie, właśnie do szyby prysznicowej, do umywalek i do baterii. Oczywiście później trzeba to tam trochę przetrzeć i wypolerować, ale na dłużej się, mam wrażenie, ta czystość utrzymuje. Także to tyle, kochani, jeżeli chodzi o mój wielki haul z Dealsa. Dajcie znać, co Wam się podobało najbardziej. Czy coś macie? Co z tymi gumami Donald? Czy pamiętacie je? Czy macie któreś z tych produktów, co polecacie może z Dealsa? Po co wracacie najczęściej? Ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa, pa. Hej.